Koszt uzyskania zielonej karty w Stanach Zjednoczonych zależy od wielu czynników, głównie od wybranej ścieżki imigracyjnej. Jeżeli Twoja karta została uzyskana dzięki zwycięstwie w loterii, gratulujemy, to musisz przygotować się na opłatę Diversity Visa Fee, która obecnie wynosi $330 za osobę. Ponosisz też koszty badań medycznych. Jeżeli nie chcesz się ponownie szczepić, to możesz wykonać badania na przeciwciała, a to też wiąże się z kosztem. Może się zdarzyć, iż przybywasz już na terenie USA i zmieniasz swój status wizowy, swój status imigracyjny. Formularz I-485, oficjalnie nazywany Adjustment of Status, aplikacja o rejestrację stałego rezydenta lub zmianę statusu, kosztuje $1140 dla dorosłych i $750 dla dzieci poniżej 14 roku życia, pod warunkiem, że złożą wniosek z co najmniej jednym z rodziców. Dodatkowo opłata za złożenie wniosku o kartę, formularz I-765, aplikacja o zezwolenie na pracę, wynosiła około $400. Są ścieżki, które mogą wiązać się z poniesieniem kosztów usług prawnika imigracyjnego, moim zdaniem 95% przypadków, aby samemu nie namieszać. I tu warto skorzystać z osoby godnej zaufania. Są prawnicy, którzy oferują darmowe konsultacje, obiecują wiele, ale nic z tego nie wynika. Są tacy, którzy skasują Cię za godzinę swojego czasu, aby na końcu powiedzieć Ci, że z Twoich marzeń nic. Wiecie, gdzie znajdziecie prawników wymiataczy, którzy wprost informują o szansach i planie działania? Tak jest, na Tajniki Ameryki. Bez względu na to, w jaki proces jesteś zaangażowana, musisz uwzględnić koszty podróży, relokacji, koszty życia przez pierwsze 3, moim zdaniem nawet 6 miesięcy, kiedy będziesz poszukiwać pracy. Jeżeli masz ochotę na więcej, to zapraszamy Cię serdecznie nie tylko do śledzenia tego profilu, ale także do dołączenia do naszej społeczności, platformy Klub Tajniki Ameryki na tajnikiameryki.pl. Spełnij swój American Dream.